Hej, zapraszam Was dzisiaj na film, w którym w końcu dowiecie się, dlaczego pochennie można sikać na zielono. Ogólnie Klocuch już zrobił film o tym, dlaczego sikamy na żółto, więc jeżeli to Was interesuje, to zapraszam do Klocucha. Mini wprowadzenie. Mam nadzieję, po pierwsze, że ten film spełni oczekiwania wszystkich osób, które chcą bardziej ambitnych treści na tym kanale. I co jakiś czas po prostu będę takie materiały nagrywać, także jeżeli macie jakieś takie rozkminy albo taki temat, który widzicie, że mogłabym pokopać i może coś ciekawego by się z tego okazało, to dajcie znać. Kolejna sprawa to nie wiem, ile ten film będzie trwał, jakby nie jestem w stanie stwierdzić, ale jest dużo rzeczy, o których chcę Wam powiedzieć. Po trzecie, nie jest do końca włosowy, tylko jest tutaj o wszystkim. Ogólnie będzie o antropologii, geografii trochę, z czego jestem chyba najgorsza. Będzie o demonach, będzie nawet o Bobie i no zielony mocz. Także będzie tu wszystko, a najmniej to włosów. Ale myślę, że właśnie to też Was tutaj przyciąga, że nie jest tylko, że tam użyłam szampon, ładnie pachniał, tylko, że no staramy się razem w sumie, bo no skąd to się wszystko wzięło? Z pytań, z wątpliwości i z po prostu zwykłej ludzkiej ciekawości, żeby rozkminiać to, co sobie tam nakładamy na głowę i tak dalej. Pierwsze słowo klucz tego filmu to niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Brzmi to trochę mało przyjaźnie, dlatego myślę, że w dalszej części będę używać angielskiego skrótu G6PD, bo po prostu krócej. Chodzi krótko mówiąc o niedobór pewnego enzymu, który powoduje nie za fajne rezultaty w połączeniu z hennowaniem, zwłaszcza z hennowaniem dzieci. Nie poleca się hennowania dzieci z pewnych względów, które zaraz Wam wyjaśnię. Ale wróćmy jeszcze do tego G6PD, o co w ogóle z tym chodzi. Ten niedobór to jest w ogóle powszechna dość sprawa wbrew pozorom, tylko nie u nas, więc no dlatego może u nas nie za dużo się o tym wie. Ale na całym świecie, nawet w niektórych źródłach dotarłam do 5% populacji całego świata, z czego w Polsce dotarłam do źródeł, że 0,1%, wiecie, 0,1% ludzi to ma. Więc nie jest to też aż tak super mało, żeby kompletnie to zignorować. Ba, nawet sprawdzałam, czy możemy sobie przetestować, czy nie mamy tego G6PD. Ogólnie można sobie zrobić. Kosztuje to dość sporo, bo od 400 do 500 zł z tego, co ja znalazłam. Ale jeżeli po tym filmie u siebie coś takiego podejrzewacie, no to wiecie, kierunek lekarz i możecie coś takiego wspomnieć. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby, ale jest mikroszansa, że ten film może komuś kiedyś uratować zdrowie. Mam nadzieję, że nie będzie musiał, ale jakby się zdarzyło, no to będzie mi w sumie chyba miło, nie wiem jak mi będzie, ogólnie będę cieszyć, że ktoś, prawda, nie choruje, o, w ten sposób. 5% na świecie, 0,1% w Polsce, no to gdzie to w zasadzie występuje? Macie Morze Śródziemne, także tak powiem naokoło, południowe Włochy, południowe greckie jakieś tam koniuszki, wyspy i tak dalej, tam Sardynia też i wchodzi, no i to jest ta właśnie odmiana śródziemnomorska, która jest, mówią, że bardziej agresywna, no i mamy też północną Afrykę, jakieś tam Egipty i tak dalej, Turcja, tam Bliski Wschód, te rejony, aż do Indii, no i Indie, powiedzmy też i ten cały taki pas, jak sobie tak wyobrazicie, to mniej więcej taki obszar to obejmuje. No to teraz jakie są w ogóle objawy tego niedoboru i o co z tym chodzi? Sam ten niedobór, on nie musi dawać jakiejś tam strasznej masakry. Generalnie nie każdy, kto ma ten niedobór, źle skończy, o tak krótko mówiąc, ale no jest to też na tyle nieznane u nas schorzenie, że w sumie nie ma aż tak wielu źródeł polskich, jeśli chodzi o dosłownie takie objawy, że ktoś miał i się okazało, że to. No generalnie to za bardzo nie występuje, ale jeżeli występuje coś takiego jak osłabienie, jak jakaś taka senność, to może być to. Tylko u nas to nie jest zbyt częste, stąd też mówię, że no po tym to ciężko stwierdzić, że to, więc jeżeli tam macie osłabienie albo senność, no to prędzej to będzie jakiś, nie wiem, spadek żelaza czy coś takiego, niż właśnie ten G6PD. Tak jak mówiłam, jest to podobna sprawa do anemii, na przykład anemii sierpowatej. W związku z tym, to też jest podobny mechanizm, daje pewną, powiedzmy, że odporność na malarię. To występowanie geograficzne, jak sobie zobaczycie, też ma powiązanie. To, że właśnie G6PD występuje w tym rejonie, może świadczyć o tym, że ludzie, którzy byli po prostu bardziej odporni na malarię i jakby więcej ich przeżywało, więc tam też ten niedobór się rozprzestrzenił, no bo po prostu naturalny dobór, naturalna selekcja zadziałała.
Nie jest tak, że okej, masz G6PD, no to już jesteś odporny, nie zachorujesz na malarię albo w ogóle wszystko będzie super. Nie. Ale może jakby utrudnić chorobie temu pasożytowi, wiecie, bo ten pasożyt jakoś tam z tą krwinką czerwoną tam coś szacher-macher robi. W związku z tym, że ona już sama w sobie jest taka niedorobiona, no to ten pasożyt sobie myśli tak, dobra, z tą niedorobioną nie będę tam se szacher-macher i jest ogólnie lepiej. Mniejsza szansa, że rozwinie się ta ostra forma malarii. Ale nie jest tak, że całkowita odporność, absolutnie. Zaniamię ją sierpowatą jest zresztą tak samo, że to nie daje całkowitej odporności, to, że to jest jakiś taki też trochę mit, ale pewną daje. No i teraz zapytacie pewnie, dobra Agnieszka, fajnie, że niedobór tej dehydrogenazy, ale jak to się dzieje, że później człowiek jest senny i tam źle się czuje? Ten enzym, on uczestniczy w takim mega długim łańcuchu przemian, który jest po prostu kosmiczny, próbowałam go rozkminić bardzo długo, było ciężko. On tam bierze udział w przemianie, w wyniku której powstaje z kolei NADPH. NADPH pozwala krwince czerwonej eliminować na przykład nadtlenek wodoru, no czyli woda utleniona, bo na drodze tych wszystkich przemian w komórce wytwarza się właśnie natlenek wodoru, no i dzięki NADPH on może być przekształcany w wodę, no a woda już jest spoko. Nie ma G6PD, nie ma tego enzymu, nie ma NADPH, no i jesteśmy... Komórka w ogóle, jeżeli nie może się pozbyć tego nadtlenku wodoru, no to ulega hemolizie, ogólnie się rozwala. Więc to jest niefajne, bo wtedy rozwalone te komórki, jakoś organizm musi się ich pozbyć. One tam się rozkładają, jest wiecie, tam bilirubina, to co Klocuch nawet o tym mówił w swoim filmie, więc polecam. I w związku z tym, no sikanie jest niefajne, bo ciemne i żółtaczka i w ogóle. Później się może zrobić naprawdę źle, bo człowiek zaczyna wchodzić w taki powiedzmy wstrząs, więc wtedy zazwyczaj co ratuje, no to transfuzja krwi. I czasem jest spoko, czasem niespoko, wiadomo, zależy od tego, jaką kto ma odporność, jaką kto ma tego postać i jaki ma ten niedobór tej dehydrogenazy. No czasem wystarczy na przykład odstawienie stresora, czyli czegoś, co nam to wywołuje, żeby było okej. No i właśnie tutaj przechodzimy do czego? Do tego nieszczęsnego Bobu. Bób! Znacie takiego ziomka Pitagoras, to wymyślił trójkąt, napisał książkę. Jak my sobie myślimy Pitagoras, myślimy sobie, no pewnie sobie siedział, liczył jakieś tam trójkąty i tam wymyślał. Ale nie, on miał różne swoje odloty i jednym z jego ciekawych takich cytatów, to właśnie cytuję: jedzenie bobu jest zbrodnią, która da się porównać ze zjadaniem głów własnych rodziców. No, trzeba mu przyznać, że porównania miał dobre, takie mocne, wiecie, taki gor troszeczkę, ale o co chodziło? No wszyscy tam myśleli sobie, dobra, tam Pitagoras, se gadasz o tym Bobie, bo on jak tam rośnie, też było coś takiego, to że on ma tam formy jakieś tam, że genitalia i w ogóle to fujka i to pewnie dlatego tam chcesz odstraszać od demoralizacji, żeby ten Bób, no nie wiem, jakoś to się tam łączyło w umysłach, ale jest też i taka teoria, że Pitagoras był jednak mądry, jednak był sprytny i że on w ten sposób chciał uchronić w tym rejonie, co mamy, prawda, niedobór dehydrogenazy, no że on to rozkminił na ten swój sposób, no i chciał ludzi ratować, nie jedzcie tego syfu, bo no ewidentnie coś jest nie tak później, więc wymyślił, że tam zjadanie głów własnych rodziców, może ludzi to przekonało, myślę, że mogło przekonać, bo dość chwytliwe hasło. No i dobra, ale co ten Bób, jakby czemu ten Bób się tak go uczepiłam, jakby co ten Bób ma, co ma do tego nadtlenku wodoru, dlaczego to się w ogóle łączy? No więc mówię wam o tym nadtlenku wodoru, bo on jest tak zwanym stresorem. Bób, jeżeli go zjemy, no to on zawiera glikozydy przeróżne. On ma około 2% tych glikozydów i tam jest wicyna i konwicyna. To są glikozydy, które normalnie w bobie chronią ją przed gniciem. Czyli żeby po prostu nie zgniła. Czasem te glikozydy, wiecie, różne mają funkcje w roślinach, albo żeby tam zwierzęta ich nie zjadły, albo żeby zjadły i umarły też może, albo żeby tam odstraszać, albo żeby właśnie nie gnić na przykład. Jak ktoś jest botanikiem, to chętnie poczytam, co tam jeszcze glikozydy robią ciekawego. No i teraz w żołądku one się przepoczwarzają w dywicynę i izouramil, które z kolei właśnie na drodze przedziwnych jakichś tam różnych przemian w żołądku naszym wytwarzają reaktywne formy tlenu, czyli te stresory, które są właśnie tym, co jakby indukuje tę hemolizę nieszczęsną, czyli zaczyna się ten atak często. No właśnie, Bób to ma. Jak zjemy, to nie jest dobrze wtedy, jeżeli mamy właśnie G6PD, albo jeżeli nawet wciągniemy jakiś pył bobowy, to też możemy mieć przerąbane. No i tak jak mówiłam, nie ma tego NADPH, który normalnie by zneutralizował te stresory i byśmy byli fajni i zdrowi. No i podobnie, dlatego też te ataki potrafią wystąpić, to jest w ogóle najczęstsza przyczyna, kiedy człowiek jest osłabiony i
chory. Nie dość, że to NADPH i tam jak jakiś stresor to nie zredukuje, no to jeszcze przed to NADPH on jest takie sprytne, że w ogóle jeszcze pomaga w odporności. W sensie jakoś tak robi, że neutrofile później mogą sobie tam jakoś lepiej z tymi różnymi intruzami w naszym organizmie radzić, więc no nie tylko ma funkcję taką, że pomaga tej samej krwince czerwonej sobie żyć, a nie się schemolizić, ale też i wspomaga ogólną odporność, więc no... No ale dobra, bób tam bobem, ale w ogóle możecie zapytać, skąd ta Agnieszka to wiesz? Ano powiem wam, jest takie powiedzenie, niewiedza jest błogosławieństwem i tutaj właśnie tego typu historia się odbyła. A mianowicie, nie wiem czy pamiętacie, jak dokładnie praktycznie rok temu pojechaliśmy z Mateuszem do Fitofilosa, do Włoch, do tam Rzymu. Kupiliśmy sobie u nich walizkę ziół i to była ta premiera, że wam przywieźliśmy i kupujcie zioła właśnie świeżo przywiezione w mojej walizce. To była w ogóle ciekawa akcja, naprawdę. Yeah, ready. Show up. Pytamy tam tych ludzi, no nie? Ej, słuchajcie, bo ogólnie to jest taka dziwna akcja, że bierzemy tak torbę zioła i ją wrzucamy do luku bagażowego, to czy wiecie może, czy to jakby nie jest w ogóle podejrzane, czy nie będzie z tym problemu, że my tak sobie takie zioło przewozimy? No i oni mówią ogólnie to spoko, chyba że ktoś będzie miał ten właśnie fawizm, prawda? Że po angielsku, no że fawizm po polsku. My tak okej, okay, ale o co chodzi, o co chodzi? Oni no fawa beans, no czyli bób. Ja sobie myślę, no bób, gdzie bób, gdzie Rzym, gdzie Krym, nie? Gdzie bób, gdzie. No i mówię im, że okej. Więc tutaj ignorancja się okazała błogosławieństwem, że ogólnie bym się zestresowała w sumie teraz i teraz bym czegoś takiego nie zrobiła. Jeżeli na przykład jakaś saszetka by pękła i by się to tam wzniosło, ktoś by był ekstremalnie wrażliwy, miałby to G6PD i by był po prostu bardzo już na granicy, powiedzmy, albo by był jeszcze osłabiony dodatkowo jakąś tam inną chorobą, no to mógłby złapać ten atak po prostu przez wciągnięcie tej henny przykładowo, czy innych ziół, które wieźliśmy. No nie polecam do końca przewożenia ziół w ten sposób, chociaż no wiecie, tak też trudno, jakby musimy przewidzieć wszystko, jakby każdego człowieka, którego spotkamy, to jest to dobra rozkmina, no to co z kolei z wysyłaniem, przecież przy wysyłce też się to może rozbić. Ja myślę, że jeżeli ktoś wie, że to ma i że ma to tak ostre, to jest po prostu przygotowany i nie bierze takiej pracy, żeby miał kontakt z jakimiś czyimiś tam bagażami, no ale już może nie wnikajmy. W każdym razie tak się dowiedziałam w ogóle, że coś takiego istnieje. W końcu przyszedł czas, żeby o tym nagrać film. No i oni o tym wiedzieli, o tym nam powiedzieli, bo to Włochy. W południowej części zdecydowanie są zainfekowane, powiedzmy, tym niedoborem. Jest to tam dość powszechne i wydaje mi się, że Sardynia to jest przede wszystkim taki rejon, gdzie to jest bardziej nasilone. No bo zapytacie sobie już teraz tak ostatecznie, gdzie bób, gdzie henna? Gdzie bób, gdzie henna? Już wam mówię. Bób jest stresorem, bo ma te swoje tam konwicyny, nie wiadomo, glikozydy. Innymi stresorami są na przykład mentol. Jeżeli ktoś ma ostre reakcje na mentol, no to jest to jakaś poszlaka zawsze. Tak i wiecie, Dr. House, ja nikogo nie namawiam, żeby się tam autodiagnozował, ale po prostu no tak jest. Oraz na przykład, już nie mówię o lekach, bo wiele leków w ogóle to wywołuje, ale to już sobie sprawdźcie we własnym zakresie. Jeszcze to wywołuje naftalen, czyli no jak kojarzycie kulki te molowe, co tam śmierdzą jakby lumpeksem trochę w sumie, to one też wywołują właśnie te ataki i też są stresorami. No i teraz porównajcie sobie budowę Lawsonu, czyli tego, no, barwnika, który jest w hennie, i zobaczcie sobie na naftalen. Tutaj zasięgnęłam języka u mądrzejszych, dowiedziałam się, iż mogę powiedzieć, i mam nadzieję, że nikt mnie za to nie zabije, że strukturalnie są całkiem podobne. Więc o ile mentol to tak już nie ma, no mniej trochę, tutaj mi pasował do tej sprytnej układanki, to jak sobie porównamy naftalen i jak sobie porównamy Lawson, no to są strukturalnie podobne, więc możemy podejrzewać, że a okej, dobra, no to dlatego zarówno na to i na to jest reakcja, bo to są po prostu stresory. One wywołują taką reakcję, że ten stres oksydacyjny powoduje właśnie hemolizę, rozpad tych krwinek, brązowe sikanie i żółtaczka i koniecznie na transfuzja i jakaś tam zapaść ewentualnie, więc no w ten sposób. No i obrzędy ludowe, obrzędy tradycyjne, mające odwrócić złe oko, bo tam wam mówiłam, że będzie o demonach, no to demony już właśnie przychodzą. Mamy złe oko, mamy sobie tam Lilith, tam jakaś demonica, to akurat też w kulturze żydowskiej, że tam ta demonica
Dzwonica se przychodzi i jak jest ładne dziecko, to mówi bierę. W Maroko znalazłam w ogóle taki cytat. Kiedy dziecko osiąga wiek 40 dni, jego główka zostaje nasmarowana henną jako ochrona przed pchłami, wszami oraz złym okiem. Zło, demony, a tutaj pchły, wszy, wiadomo, no to praktycznie to samo. Generalnie nie chcieli, żeby dzieci miały wszy, więc je tam smarowali, a mówili, no dobra, dobra, złe oko, prawda, złe oko, bye bye. W niektórych kręgach używano do tego henny, w niektórych używano do tego indygo albo soli, w niektórych kręgach to tam właśnie głowa tego dziecka, w niektórych to łapki, że tak powiem, i stopy, w niektórych to całe dziecko, bo co tam się, jolo, nie będziemy się rozdrabniać, niestety to jolo dosłownie czasem wyszło. W niektórych kręgach właśnie, gdzie soli i indygo, no to trochę, że tak powiem, oszukać przeznaczenie zrobili, chociaż indygo też może zatruć, ale to bardziej zjedzone. Używano też oczywiście henny do odkażania, do leczenia wszelkich problemów skórnych. I tutaj jest ten obosieczny, tak się mówi, miecz, że henna naprawdę ma fantastyczne właściwości antyzapalne, antygrzybicze, antybakteryjne. To jest naprawdę naturalny, genialny środek na wszelkie problemy skórne. No i tutaj nawet przykład już nieszczęsnego, biednego Mateusza, co zawsze przypominam. Jego skóra głowy fatalna była. No i henna bardzo tutaj pomogła, naprawdę pomaga dalej, jeśli chodzi o opanowanie problemów skórnych. Więc jak dziecko miało jakieś tam odparzenia, jak dziecko miało jakieś tam liszaja, jakieś inne tam syfy, nie wiadomo jakie, no to dawaj go w hennę i tam może się mu poprawi. Często się poprawiało, no a się czasem nie poprawiało. To są bardzo smutne przypadki, więc tutaj żarty na bok, bo serio, no nie jest to miłe. Pierwszy przypadek, 7-dniowy chłopiec, któremu rozminęła się żółtaczka, 29 godzin po nałożeniu na niego henny i to obejmowało 50% ciała i to było jako leczenie odparzeń. No ale dobra, tu żółtaczka, nie powiedzieli jak to się skończyło, to było w 2006 roku w Katarze. Drugi przypadek, 22-dniowa, wiek dzieci zawsze to jest zagadka ludzkości, 22-dniowa dziewczynka, też znowu żółtaczka, też znowu tam ciemne sikanie, 24 godziny po tym jak matka nałożyła henne na jej całe ciało. Udało się uratować, bo dwie transfuzje krwi zostały przeprowadzone, czyli no po prostu cała została zahennowana. 3-letni chłopiec i tutaj w ogóle też chłopcy częściej, ponieważ to się przenosi w ogóle tak jak daltonizm, o, no jak tam ze szkoły, tam chyba podstawówki, nie wiem gdzie tam się uczycie, wiecie pewnie jak to się tam przenosi genetycznie, więc tutaj jest ta sama opcja, czyli dziewczynka też może tego dostać, a u części no to będzie przede wszystkim nosicielstwo, no tak jak chłopcy mają przerąbane, bo XY, no więc tu mają przerąbane bardziej, wiadomo, ale i dziewczynki, nie jest tak, że nie mogą tego dostać i tego ataku przeżyć, szczególnie jak to są małe dzieci, bo też to jest ważna sprawa, że to przede wszystkim dotyczy no małych dzieci, tak jak wam mówię, 22-dniowe to co to jest? 3-letnie, już trochę większe, ale dalej małe dość w sumie, jak na dziecko. Więc tutaj 3-letni chłopiec, znowu też żółtaczka, znowu też ciemne sikanie, po tym jak matka mu nałożyła, nie wiem dlaczego mówią ciągle, że matki takie złe, no chodzi o to, że one się po prostu zajmują tymi dziećmi, na stopy. No i udało się go uratować transfuzją krwi, to było około 10% ciała, więc dość mało tej henny nałożyli. No tutaj 10% wystarczyło już do tego, żeby naprawdę było źle, że już trzeba było robić transfuzję. Niektóre przypadki są bardziej dramatyczne, naprawdę, bo niektóre udało się opanować, też pewnie szybka reakcja. W Turcji 27 dni miał chłopiec, no i też znowu objawy takie same. Parę dni po tym, jak henna była zaaplikowana na brzuch, na nogi, żeby leczyć znowu tam, to takie odpieluszki, jakieś tam, nie wiadomo co. I dziecko niestety zmarło w ciągu 3 dni. Nie wiadomo, czy to kwestia tego, że no za wolno do szpitala, czy po prostu ciężki stan był, bo tutaj henna około 50% ciała pokrywała i to 2001 rok. Kolejny przypadek, to jak dla mnie chyba najsmutniejszy, bo rodzeństwo, 11-letni chłopiec i 7-letnia dziewczynka, znowu objawy te same, 6 godzin po tym jak zaaplikowana została henna na 100% powierzchni ciała w celu leczenia, że skóra im jakoś złaziła, więc w celu leczenia jakiegoś skórnego problemu. No i dwójce, no, że tam chłopiec, dziewczynka, podali im transfuzję krwi, wiadomo, zrobiono co się dało zrobić, no i chłopiec przeżył, a dziewczynka umarła. No i taka smutna historia z 2004 roku. I ostatnia historia, 11-letni chłopiec, więc to też tam wam pokazuje, że nie tylko takie małe, że tam parę dni ma. Znowu do szpitala, bo znowu 100% ciała pokrywa
nakryte henną, żeby znowu też te znowu tam złażąca skóra, żeby poleczyć. No i po transfuzjach dziecko przeżyło. Więc generalnie widzicie, no większość przeżywa jednak, ale czasem nie przeżywa. No i przede wszystkim jest to niebezpieczne dla dzieci, bo jak dorosły człowiek zaczyna mieć takie objawy i tak dalej, to po prostu organizm jest silniejszy, więc jest większa szansa, że nie skończy się to tragicznie. Jeszcze z takich ciekawostek, do czego dotarłam właśnie na drodze tutaj researchu, no to nietypowy przypadek samobójstwa. Henna. Jakaś 15-letnia dziewczyna zmarła przez obrzęk gardła, przez w ogóle jakieś płucne problemy i też tam wstrząs anafilaktyczny. Nie do końca w sumie dotarłam do tego, czy to było przez to GCXPD, czy to było przez to, że to zrobiła sobie taki, wiecie, jakby te cinnamon challenge, że się tam, no żarło się cynamon. No to, że ona tak zrobiła z henną i po prostu się zakrztusiła tym jakby pyłem. Bo to jest w ogóle fatalna sprawa. Generalnie nie róbcie tego, bo to jest naprawdę niebezpieczne. Człowiek sobie myśli, no zjem se, jakby spoko, wszystko będzie okej. A tu niestety to potrafi tak jakby oblepić, nie wiem jak to określić, drogi oddechowe, o, no że po zawodach ogólnie i takie jest jolo dosłowne wtedy, więc nie róbcie tego i też tam henna challenge to se też nie róbcie zdecydowanie. Więc tutaj no dziewczyna się niestety no nie przeżyła tego. Też jakaś ciekawa rzecz jeszcze, 17-latka też gdzieś tam jakiś wyspo na Oceanie Indyjskim próbowała dokonać aborcji za pomocą wywaru z henny. Tragiczne po prostu historie z udziałem henny niestety, ale no to też trudno zwalać na hennę, bardziej na tam jakieś społeczno, powiedzmy, jakieś uwarunkowania. Możecie zapytać jeszcze, czy jest to niebezpieczne dla zwierząt, to G6PD i henna. Otóż był przypadek, że pies zeżarł hennę, takie pudełko po prostu henny. Co ciekawe, to była w ogóle mieszanka, bo tam jeszcze indygo, była tam jeszcze kasja, więc pies ogólnie zaczął srać jak wściekły na zielono i w ogóle i to zaraz do zielonego moczu dojdziemy, ale o co chodziło, no w skrócie o to, że no pies się zatruł, to był jeden z pierwszych przypadków, kiedy stwierdzono, że faktycznie pies też to może mieć, więc no jakby co, to pies też to może mieć. Ogólnie przesłanie moje jest głównie takie, nie trzymajcie henny i innych ziół i w ogóle kosmetyków ani leków, ani czegoś takiego w zasięgu łapek lub też mordek psich, tudzież dzieckowych, bo to się nigdy nie kończy dobrze, obojętnie czy to jest henna, czy nie henna, czy to jest domestos, wiecie. Kolejna sprawa to, tak jak mówiłam, można sobie to zbadać, jeżeli podejrzewacie to u siebie. A kiedy wzmożyć czujność? No kiedy pojawiają się te niepokojące objawy po hennowaniu, jakaś senność, jakaś apatia, jakieś osłabienie, wymioty. Te objawy mogą też mieć zupełnie inne przyczyny, na przykład to, że za długo trzymacie hennę na głowie. Na przykład ja mam tak, że jak sobie zrobię hennę, to waży jakieś 500 kilo na głowie. I nie przesadzam tutaj. Jak po prostu kiedyś mieliście coś ciężkiego na głowie, musieliście to nosić jak te po prostu kobiety w Afryce z jakimś tam wazonem, no to mniej więcej tak się zawsze czuję, jak hennuję włosy. Dlatego jeżeli się po prostu nie położę albo nie oprę, no co jakiś czas jest ucisk na kręgi szyjne, no i boli głowa, tak? I to wcale nie jest jakiś tam G6PD, że sobie nie trzeba wymyślać. Tylko naprawdę to jest po prostu tutaj już ucisk jakiś, zwłaszcza jeżeli macie tego typu problemy. Kolejna rzecz, no w ogóle przetrzymywanie henny też 100 godzin, 100 lat na głowie, niekoniecznie korzystne. No i to się łączy już z kolejnym naszym punktem, czyli z tym zielonym moczem. O co z nim chodzi i dlaczego zielony mocz? No i czy on ma coś wspólnego z całą tą historią, którą do tej pory powiedziałam? No minimalnie w zasadzie może i ma. W pewnym sensie ma. Zazwyczaj ludzie, którzy zgłaszali to, że mają zielony mocz po hennie, no to było tak, że trzymali sobie całą noc hennę na głowie, no a później rano sobie sikali, wiadomo, tam jak się zwykle rano sika, no i patrzą, o, zielone, dziwne, straszne, czy umieram? No niekoniecznie, bo chyba, że tam ktoś po prostu synchronicznie jakąś tam ma infekcję, no to wtedy może być źle, ale to wtedy zazwyczaj się poczuje, że no coś jest nie tak, a tutaj takie zwykłe sikanie na zielono może znaczyć, że po prostu przez głowę naszą przedostało się sporo rzeczy do krwiobiegu. Około szacuje się, że 1% lawsonu sobie do tego krwiobiegu przemigrowuje, o tak powiedzmy, przez skórę. No i co, on co tam lata w tej krwi, a organizm taki głupi nie jest i myśli sobie, no po co mi takie dziadostwo we krwi, ja sobie to zmetabolizuję, ciach go do wątroby, w tej wątrobie sobie tam się metabolizuje, później ciach do nerek i wysikujemy sobie zielone. No a spytacie, dlaczego zielone, a nie na przykład czerwone, czy tam jakieś rude, no bo w sumie to lawson to by wypadało. Tu z kolei sobie porównajmy błękit metylenowy
i Lawson i możemy też, naciągane, ja wiem, że trochę naciągane, ale na tej zasadzie to sobie skojarzyłam, że po lekach z błękitem metylenowym to się chyba w onkologii w ogóle jakoś tak najczęściej używa, albo przy w ogóle do diagnozowania też jakichś schorzeń, no to właśnie też jest zielony mocz, ale to jest bardziej logiczne, no nie? Bo ten błękit metylenowy, no to jest błękit, wiadomo, a błękit plus żółte tam siki, no to wychodzi zielone siki. A tutaj mamy ruda henna plus żółte siki, to by wychodziły pomarańczowe. Dobra, ale tam z kolorów nie jestem za dobra. No ale, jak sobie weźmiemy, że to się metabolizuje jeszcze do jakichś tam drobniejszych rzeczy, no to jest szansa, że do podobnych i dlatego te siki są po prostu też zielone na tej samej zasadzie. No i jeszcze ogólnie po jakichś tam lekach, które mają jakiś tam tymol, to jest chyba coś pochodna terpentyny, coś takiego, jak się coś takiego też zje, jakieś leki się z tym zjada, to też mogą być zielone siki. Ogólnie, no to można jakoś to powiązać. Strukturalnie. Oczywiście jak jestem w błędzie, bo tutaj nie wykluczam, na tyle jest to zaawansowany temat i taki no wnikliwy dość, to dawajcie po prostu co byście tutaj mogli dodać, sprostować, jak jakieś uproszczenie, to przepraszam, bo też nie chciałam, wiecie, wam tutaj robić wykładu pod tytułem profesora Agnieszka, bo zdecydowanie no to nie jest moja specjalizacja, tylko ile mogłam, to wyciągnęłam z tych informacji, które byłam w stanie po prostu zdobyć i logicznie połączyć. I no mam nadzieję, że wszystko wiecie. Mam nadzieję, że wiecie to, że jak najbardziej henna jest super fajna i super jest zdrowa i mega fajnie robi włosom, skórze głowy i w ogóle człowiekowi. Ale może zabić. Owszem, może. I owszem, mogą być zielone siki, to też swoją drogą, ale w jakich przypadkach, no to przedstawiłam, w jakim rejonie, obszarze geograficznym, no to przedstawiłam, no i to może mieć znaczenie, bo wiecie, no ludzie nie są tacy, że będę sobie tu siedzieć tylko w jednym domu i nigdzie nie pojadę, mogą mieć tam, nie wiem, męża, żonę z innego kraju, jakieś dziecko się tam z tego, że tak powiem, wykluje, no i nigdy nie wiecie, czy to dziecko sobie tam przypadkowo nie odziedziczyło. Wiadomo, genetyka to swoje tam prawa ma, to, że jedna osoba nie ma choroby, to nie znaczy, że dziecko nie będzie miało, albo to, że nawet dwie osoby nie mają choroby, to nie znaczy, że dziecko nie będzie miało nagle. To wbrew pozorom nie jest takie niespotykane. Więc no miejcie się na baczności, krótko mówiąc, i no warto pogłębiać wiedzę, wiedzieć o pewnych rzeczach i mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście tam łapka w górę, nie wiadomo co. Tam po prostu może podajcie dalej, jak ktoś może podejrzewacie, że może mieć ten problem. Mam nadzieję, że was też nie zanudziłam. No i oczywiście im więcej fajnych komentarzy, pomysłów i poprawek, tym lepiej. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!